Marketing Przegadany. Podcast o tym, co w marketingu i technologiach piszczy. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a ze mną jest jak zawsze Wojtek Walczak z agencji Play. Cześć, dzień dobry. I cóż, przypominam, że to jest podcast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach i nowych technologiach. Jeśli interesują Cię takie tematy, to zasubskrybuj nasz kanał, zaobserwuj go, wciśnij jakiś dzwoneczek lub cokolwiek takiego, żeby otrzymywać powiadomienia, no i podejmij z nami jakąś interakcję, na przykład oceń ten podcast, zostaw jakiegoś lajka, komentarz, bo to nam po prostu pomaga w budowaniu zasięgów i docieraniu do coraz szerszego grona. Dokładnie tak. A jak z jakichś powodów byś nie chciał nas więcej usłyszeć, to po prostu odsubskrybuj, nic nie klikaj, zamknij się w szopie, zjedz sobie jakiegoś wegetariańskiego hamburgera, dopóki jeszcze możesz jeść oczywiście wegetariańskiego hamburgera, bo niedługo to może być, pamiętacie, poprzednie odcinki zakazane. No to i ciesz się życiu. To we Francji. Ale wiesz, nie wiadomo czy rozmawiamy ostatniego dnia września roku 2022 w okolicznościach przyrody takich, że nie wiadomo, czy za chwilę pomiędzy, wiesz, Paryżem a Warszawą nie będzie jakiegoś takiego głębokiego na kilka kilometrów leju po bombach atomowych i być może tak to się po prostu skończy, że spotkamy się z Janem Pawłem o 21.37 i tam będziemy sobie rozmawiać o marketingu, o kryzysach, o pedofilii w kościele i o polityce. Nie wiadomo, tak? Oczywiście ja się śmieję, oczywiście żartujemy, natomiast okoliczności, w których gadamy, może nie są jakieś spektakularne, ale spektakularne rzeczy tam z tyłu gdzieś na zapleczu się dzieją, które mogą czymś takim poskutkować, wcale bym tego nie wykluczał, ale to zostawmy może na ten, może zrobimy taki odcinek. Jak mieliśmy odcinki pandemiczne, to będzie odcinek napromieniowani marketingu. Być może można spróbować coś takiego zrobić kiedyś. Obserwujmy znaki za oknem, chociaż to za dużo nie można chyba wtedy obserwować, bo to po prostu no, coś się dzieje i później już z rzeczonymi kolegami pijemy sobie wódkę tam gdzieś w jakichś chmurkach. No ale może tak się nie wydarzy i spotkamy się znowu już za chwilę w następnym odcinku. Ale zanim to zrobimy, no to mamy ten odcinek. A w nim, tak jak powiedział przed chwilą Damian, dosyć duża garść, myślę, że inspirujących case'ów z okolic marketingu, kryzysu i oczywiście... Starych, nowych technologii, ale zaczniemy od czegoś, co za chwilę będzie rozgrzewało, tak myślę, że do czerwoności cały świat, no bo za chwilę Mistrzostwa Światu, no to też ma sens, one służą światu. Ileś miliardów ludzi będzie oglądało to, co się będzie działo w Katarze. Można by poświęcić odcinek w ogóle, albo i dwa odcinki temu, co się wydarzyło we władzach Federacji Piłkarskiej, dających w ogóle organizację Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata w ogóle odbędą się nie dość, że w Katarze, to wiadomo, ale w tamtym regionie świata i o tej porze roku, no bo zazwyczaj to był przełom czerwca i lipca, czyli okoliczności przyrody tak generalnie sprzyjające wszystkiemu, co piłkarskie. No teraz Mistrzostwa Świata wbijają się klinem z każdej możliwej strony i w ligi, i w jakby przyzwyczajenia nasze, ludzkie, do tego, kiedy oglądamy to wydarzenie. No zostało to zrobione z bardzo prostych pobudek, pewnie się jak wszyscy wiemy, z pobudek polityczno-gospodarczo-korupcyjnych. Tam jakieś potężne wagony petrodolarów wędrowały do delegatów FIFA. Z tym nawet się, chyba nawet nikt się nie kryje w tym momencie. No tak było, tak jest, tak musi być. Za chwilę to już, bo to listopad. No i już zaczyna się powoli taka przedmundialowa gorączka. Ona, myślę, co jeszcze tak dwa, pewnie trzy tygodnie. Jesteśmy w ostatnim dniu września, więc jeszcze dwa, trzy tygodnie i już za chwilę Coca-Cola, Lejsy i pewnie 500 innych partnerów rzeczonego wydarzenia. Czyli Super Bowl w Ameryce, cały czas o tym tak, mówimy. Tak, zacznie swoje aktywności. Myślę, że przyjrzymy się temu zdecydowanie bliżej, bo myślę, że będzie o czym gadać. Ceny spotów w telewizorze przy meczach już są wywindowane w jakiś kosmos. No tak zwane prawo popytu i podaży, nie? Czyli... Myślałem, że powiesz, że prawo pierwszej nocy, ale nie, ono tutaj... No też, ale to w innym aspekcie, nie? No, wiesz,
Trochę śmieję tutaj z tego tak zwanej podaży produktów cyfrowych, co mniejsza, tak, przestrzeni cyfrowej. Tak, no, tak, przestrzeń cyfrowa, przestrzeń cyfrowa, no dalej, to jest wielki konglomerat. Teraz nie ma sportu bez telewizji, ale nie ma też telewizji bez internetu. To już stacje zdały sobie sprawę dawno temu za górami, za lasami, że w ten sposób się to konsumuje, nieco opornie. Nawet Eleven Sports już sobie z tego zdało sprawę, że ich konsument treści jest nie tylko przed telewizorem, ale i w internecie, więc są obecni od dłuższego czasu i tu, i tu. No takie no święto i marketingu, i piłki, co by nie mówić. Oczywiście ja wiem, że teraz wszyscy fani siatkówki powiedzą, no tak, ale w siatkówkę to my jesteśmy lepsi, a tą piłkę to jak zwykle, jak dziady przegramy. No pewnie tak, co nie zmienia faktu, że siatkówką interesują się siatkarze, ich rodziny i Polacy, a mistrzostwami świata w piłce nożnej interesują się i mistrzowie świata, i cały świat. I ci imigranci, którzy tam budowali stadiony też. I imigranci, którzy budowali stadion, i arabscy szejkowie, i ich dziewczyny z Dubaju, i pewnie jakby tam zajrzeć pod kotarę tego wydarzenia, to moglibyśmy, znaczy jeżeli mogli, my nie nakręcimy, bo nie mamy takich zdolności, nawet nie przechodziliśmy obok szkoły filmowej, nawet nie gdzie jest szkoła filmowa, żeby kręcić jakiekolwiek rzeczy, ale myślę, że jakby tam zajrzeć za te kotary, to słowo burdel to w ogóle trzeba by przemnożyć do nieskończoności. Zakładam, że tak jest, będzie, a w przypadku jeszcze zjazdu publiczności z całego świata będzie to do potęgi entej, ale nie z całego świata, jak się okazuje. Jest taka mała wioska w Galii, nazywa się ona Dania, no, która postanowiła, jak to Duńczycy, dumny naród, zareagować na to, co się dzieje i działo w Katarze. Co się działo, nie wchodząc w niesamowite szczegóły, no w przypadku budowy stadionów, infrastruktury praktycznie od zera, no bo pewnie domyślacie się, że Katar nie jest jakąś wielką potęgą, jeśli chodzi o piłkę nożną. Nie ma tam jakiejś niesamowicie rozwiniętej zawodowej ligi. Katarczycy nie grają w najlepszych ligach świata, nie strzelają bramek, no bo nie mają stadionów, bo mają pustynię, no, tak w dużym skrócie, w związku z tym jak już udało, ale za to mają dużo petrodolarów, dużo pieniędzy, w związku z tym mogą sobie na przykład kupić jakiś klub mniej znaczący, taki Paris Saint-Germain na przykład mogą sobie kupić, czyli obecną potęgę i zasilić go niezliczoną ilością gwiazd typu Messi, Neymar i Sergio Ramos i pewnie jeszcze można by wyliczać, ale to nie jest podcast sportowy. No i co? No i okazywało się i teraz też się chyba nikt z tym nie kryje, że przy budowie tej całej infrastruktury panowało i panuje takie nowe niewolnictwo. Znaczy The Guardian niedawno nawet, znaczy no nie tak niedawno, bo to było chyba w zeszłym roku, sporządził taki artykuł, w którym opisał, że w latach 2011-2020, między innymi właśnie w trakcie budowy tego stadionu, na którym odbędą się te mistrzostwa w piłce nożnej, zginęło nawet 6,5 tysiąca pracowników. To są głównie imigranci, to głównie z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, czyli mówimy tutaj o Indiach, Bangladeszu i tego typu rejonach, Pakistanie. No i jest ta właśnie marka, tak jak tutaj mówił Wojtek, taka duńska, która nazywa się Hummel. Znaczy tak się wymawia to po duńsku, ja nawet nie mam pojęcia szczerze, jak oni to sobie wymawiają. Ja będę używał tej wymowy duńskiej najwyżej i Wojtek będzie używał tej amerykańskiej i wy sobie wybierzecie, która wam lepiej brzmi w uchu. Ale że ja powiem na to co, Hummel? Nie wiem, być może. Przepraszam, my musimy porozmawiać poza podcastem o mnie i o tobie, wiesz? Bo to są jakieś insynuacje podłe, to co mówisz. Nie, no, Hummel, w Polsce, damy, jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku, Hummel. Hummel, no dobrze, możemy mówić Hummel i... A ty możesz mówić po duńsku, no bo widzę, że masz aspiracje jakieś międzynarodowe. Powiedzmy, że tak, możemy mówić Hummel. 500 plus, a to ty nigdy nie dostaniesz. Nawet bym się nie kwalifikował, także niestety. Może, no teraz to już na pewno. No teraz to już na pewno, moi rodzice tak samo się nigdy nie kwalifikowali. Najmniejsze, możemy mówić Hummel, możemy mówić Orange i możemy mówić Plae i Pasta Colgate, jak mawiał mój świętej pamięci dziadek. Także... Damian, to jest nasz podcast i możemy mówić wszystko, co nam się podoba. Natomiast czy nam się podoba, czy nie, no to korzenie tej marki, one też są niemieckie, wiesz. No w Hamburgu takie... powstało, tak, no to słyszałem o tym. To, że ma teraz siedzibę w Danii, to jest inna rzecz, więc jak każda europejska marka sportowa, to myślimy sobie Niemcy i rzeczywiście korzenie tam są. Natomiast to, co robią teraz, no jest moim zdaniem, pamiętasz albo nie pamiętasz w przypadku... Teraz ja nie pamiętam, kiedy to zrobił Ronaldo, ale Ronaldo ostatnio, Cristiano Ronaldo zasłynął z tego, że zdjął Coca-Colę z konferencji prasowej i schował, mówiąc nie pijcie tego, pijcie wodę. Poczy poszedł reklamować Shopee, no ja wiem, to prawda.
To jest zupełnie inna rzecz, natomiast wiesz, no to jest, była jakaś tam manifestacja, nie wiem, no może miał ku temu inne powody niż tylko dobro świata i dobro młodzieży. No, ten powód nazywał się nazwisko, dzięki któremu pozwoliło po prostu to zrobić, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami ewentualnymi, nie, kontraktowymi. Oczywiście, że tak. Oni podobno mu zabrali kole z tego, zabrali z hotelu, tak. Kole z lodówki z hotelu, natomiast to może właśnie po to on ją schował wtedy pod stół, żeby sobie wynieść, wiesz, wsadzić sobie do hotelu, do lodóweczki. Ja największy problem mam z kolą, która stoi, albo z piwem, bo to też później było z Heinekenem. Tak, ale tam akurat to było z przyczyn religijnych. Pamiętam, że ten zawodnik był muzułmaninem, nie wiem jak on się nazywał, ale no też było właśnie, no światopoglądowy po prostu to był powód wtedy. No tak, ale jak to śpiewał Kazik, co to za wegetariańca w pierdolę. Natomiast to myślę, że to nie jest o tym. Myślę, że to jest o tym, że nie ma nic gorszego i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jak stojąca ciepła kola. Kola ciepła, nie pijemy ciepłej coli. Kola powinna być zimna, z lodówki. Aż w rękę będzie parzyć. Dokładnie, parzyć zimnym. Tak samo powinno być z piwem. Piwo powinno mieć, cytując bohaterów filmu Sztos, no powinno mieć tam, nie wiem ile tam, 7-8 stopni, znaczy to jest ciepła lura, więc ja bardziej w tym kontekście myślę, że Ronaldo trochę się wkurzył, że ulubiona jego kolka się po prostu nawet nie odgazowuje, ale strasznie ociepla. Ale wracając, no Hummel zdecydował się na dosyć radykalny ruch w kontekście mundialu, no i zaprotestował w bardzo ciekawy sposób. No tak, no po prostu stwierdzili, że zaprojektują koszulki z niewidocznym logotypem, bo nie chcą być widoczni podczas turnieju, który kosztował życie tysięcy osób. Tutaj, tak jak właśnie wspominałem, no według The Guardian to było nawet 6,5 tysiąca osób, także te szacunki o tysiącach osób no nie są jakoś szczególnie przeszacowane, natomiast to też jest jeszcze taka sprawa, że Hummel jest między innymi sponsorem duńskiej drużyny oficjalnej reprezentacji, więc te koszulki się rzeczy się u Duńczyków pojawią, bo to tak też, żeby ludzie wiedzieli, no to nie jest taka marka, która sobie się jakoś tam jakoś pojawiła znikąd, bo ona właśnie jest od wielu, wielu lat sponsorem duńskiej drużyny, jest też sponsorem na przykład litewskiej, macedońskiej, Sierra Leone, afgańskiej i też między innymi Sandra Spa Pogoń Szczecin, więc to właśnie z takiego grona i Zagłębie Sosnowiec, także między innymi też wśród polskich klubów możemy znaleźć sobie Hummel. I faktycznie to był bardzo taki mocny krok, odważny, trzeba przyznać, też chociażby Grzegorz Kita, to jest między innymi współtwórca Polskiego Komitetu Sportów Olimpijskich i też jeden z pomysłodawców słynnego Runmagedonu, skomentował tę sprawę, sobie tutaj pozwolę go zacytować. Decyzja Hummel jest bardzo mocna, wyrazista, ale to oświadczenie jest bombą atomową. To ultrakonfrontacyjne. Publiczne stanowisko nie tylko w odniesieniu do Kataru, ale i do FIFA. I marki komercyjne rzadko stają na barykadach, mają zbyt wiele do stracenia. No i faktycznie tutaj Grzegorz Kita ma rację, ale internet nie byłby internetem, gdyby ludziom się nie udało oczywiście znaleźć różnych ciekawych rzeczy dotyczących Hummelu i wytknąć przy okazji takiej akcji, jak to zawsze ma miejsce. No i internauci zarzucają między innymi Hummelowi to, że marce na przykład nie przeszkadzało wcześniej sponsorowanie między innymi drużyny wywodzącej się ze stolicy Kataru, reprezentacji Iranu, czy też na przykład Afganistanu. Oczywiście Afganistan, no to na myśli ten prawdziwy, tę prawdziwą Republikę Afgańską, nie to, co by tam talibowie stworzyli. To jest demokratyczne państwo i znacznie lepsze dla swoich obywateli niż wspomniany na przykład Iran. Ale jednak też jest to dosyć, powiedziałbym, takie no troszkę kontrowersyjne, zwłaszcza w kontekście tego, że później się odcinamy i tutaj gdzieś pokazujemy, że zależy nam na prawach człowieka, ale faktycznie to jest mocna, wyrazista bardzo decyzja, której byśmy się spodziewali właśnie chyba bardziej po jakichś personal brandach, markach osobistych, aniżeli takich markach firmowych, takich dużych jak chociażby właśnie Hummel. Wiesz, no zawsze coś takiego się znajdzie. Natomiast oczywiście nie tylko internet postanowił zareagować na te działania, ale też na przykład postanowił zareagować na to katarski najwyższy komitet. Zacytowałem teraz. W ogóle jak zajebiście marketingowa nazwa, co? Katarski najwyższy komitet. Nie wiesz, czego to jest komitet, ale wiesz, że jest najwyższy. Tyle ci wystarczy, no to nie musisz wiedzieć. Tyle ci wystarczy. No, masz jakieś pytania, jeżeli komitet najwyższy coś ci powiedział, no... No wiesz, to jest, myślę, że w kontrze do naszego polskiego takiego systemu nazewnictwa, który przeważnie jest, jakaś jest organizacja i to przeważnie jest Polska Narodowa, coś tam, nie? Więc...
Tak, tak, ale nie, no, ja, czekaj, no, najwyższe jest większe niż narodowe, no bo to proste. Ale ten najwyższy komitet zakwestionował oczywiście twierdzenie Hummela, stwierdził, że oj tam, jakie tysiące żyć tam. Dwie osoby zmarły i to w ogóle w domu i to jeden. I to, no, i to na COVID, i nie w Katarze, tylko na Katar i tyle, no więc... Dokładnie, a tak naprawdę to zobaczcie, jakie piękne stadiony, o co wam chodzi, nie? Piękniejsze niż te wasze koszulki na koniec dnia, więc jest taka aferka, która myślę, że ona będzie się ciągnąć, bo teraz ona, ta bombka atomowa, jeśli dużo atomistyce jest, co? Te porównania zapewniamy sami sobie, ale wiesz, no katarski najwyższy komitet wydał też oświadczenie, który powiedział, że generalnie, to i tak jest krócej, żeby nie gadać o tym godzinę, że nic się nie stało i nie ma o czym gadać, a jak nie chcecie mieć logo naszego na koszulkach, to jesteście fe. No to prawda, natomiast to jest jakiś przytyczek w nas faktycznie. Bardzo mnie ciekawi, jak ta kwestia będzie się dalej gdzieś, wiesz, rozwiązywać, nie tylko w piłce nożnej, ale w sporcie w ogóle, bo coraz więcej gdzieś takich wydarzeń sportowych dzieje się właśnie w tej części świata, czyli w sensie Półwysep Arabski, no bo Katar leży na Półwyspie Arabskim, staje się coraz istotniejszym punktem na mapie świata. Ja wiem, że tutaj w Polsce i ogólnie też w Europie jesteśmy tak straszliwie mocno zafiksowani na Chinach i tam w ogóle na Azji Wschodniej, tej Dalekim Wschodzie, Japonia, Korea i tak dalej. Wszyscy mówimy, że tam jest przyszłość, tam będzie przyszłość. No kurczę, może jednak nie do końca. W sensie może być tak, że ta przyszłość będzie w wielu różnych miejscach i jednym z tych miejsc jest właśnie Półwysep Arabski, bo prawda jest taka, że Arabowie też nie zostają w tyle, mocno się rozwijają. I to rozwijają się w każdym aspekcie, zarówno biznesowym, technologicznym, jak i nawet właśnie sportowym, bo też już kilka lat temu przecież na przykład w stolicy Arabii Saudyjskiej w Riyadzie pojawiły się, znaczy miały miejsce chociażby ważne bokserskie zmagania pięściarskie. Także widać, że tutaj też ten świat arabski chce sobie troszeczkę z tego tortu sportowego ukroić, bo większość tych wydarzeń dotychczas faktycznie miało miejsce gdzieś w Europie, w Stanach Zjednoczonych, tam od czasu do czasu właśnie jakieś Chiny, jakaś Japonia, jakaś Korea, ale jednak ten ciężar sportu był przesunięty bardzo mocno na zachód, a teraz jednak powoli się przesuwa na wschód i to nie tylko od tej strony wyników sportowych, bo to się może nie będzie jakoś bardzo zmieniać na przestrzeni lat, bo jednak nadal pewnie będą w wielu tych dyscyplinach wieść prym amerykańskie czy europejskie zespoły, ewentualnie też właśnie chińskie i japońskie czy tam koreańskie, ale przynajmniej taka strona biznesowa, promocyjna i tak dalej może się przenieść po prostu gdzieś troszkę bardziej na wschód i to na wcale niekoniecznie tak daleki wschód, jak nam się wydaje. Oczywiście, no tam są pieniądze, a jeżeli tam są pieniądze, no to tam jest... Postawię trzy kropki. Pamiętam niedawno takie pytanie w przypadku kryzysu, anegdotyczne strasznie i takie memowe strasznie w przypadku kryzysu energetycznego. Co zrobicie, jak wam się skończy ropa? Co wy zrobicie, jak tam się skończy ropa? No, to słyszałem też to wielokrotnie, tak. Wiesz, to chyba jest najprostsza odpowiedź. Tam te petrodolary rzeczone są tam niesamowite. No, każdy, kto był w Dubaju, a sporo z was modelek słuchających tego podcastu na pewno tam było, no wie, co tam się dzieje, jakie luksusy są tam wystawione na publiczne świadectwo do oceniania, jak te miejsca są tak naprawdę zbudowane nawet nie od zera, tylko od minus jeden przekształcana jest cała infrastruktura po to, żeby tam w jakikolwiek sposób funkcjonować i to funkcjonować dobrze, więc nic dziwnego, że wydarzenia sportowe też tam funkcjonują. No i to, wiesz, no, sign of the times, no, że tak pochwalę się znajomością języka obcego, mimo wszystko rozmawiam po polsku, ale raz na jakiś czas wtrącić coś w obcym, tfu, można. No to, że ten turniej odbywa się tam, no, jest znakiem czasu. Trochę tak, ale właśnie tak jak mówiłem, mnie ciekawi, jak marki będą na to odpowiadać, czy będą faktycznie tak chętnie współpracować, czy może jednak tak jak będą gdzieś wyrażać mniejszy czy większy sprzeciw wobec tego, bo wiesz, jednak nie ma też co ukrywać, że większość tych państw, które tam leżą na Półwyspie Arabskim, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, no to nie są jakoś szczególnie przyjazne państwa, jeśli chodzi o prawa człowieka. I wiesz, mnie to zastanawia właśnie w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy, czyli o zrównoważonym biznesie, o czym słyszymy wielokrotnie, o sustainability i tak dalej.
Czy marki będą chętnie tam się gdzieś pojawiać, będą pokazywać tam swoje logotypy, czy jednak może będą wyrażać większy sprzeciw? Bo wiesz, o ile, no czy oczywiście możemy tutaj też przywołać ten argument chiński, tak, że na przykład markom nie przeszkadza gdzieś tam współpraca często z Chinami i w Chinach i pokazywanie się też w Chinach i tak dalej. I faktycznie tak jest, z tą różnicą, że jednak Chiny mają znacznie większy wpływ polityczny i gospodarczy od państw Półwyspu Arabskiego, co nie oznacza, że tamten rejon świata jest jakiś strasznie biedny i nie ma żadnego wpływu, bo też ma. Ale jednak ta... Chociaż nie wiem, to jest wybór pomiędzy jedną autorytaryzmem a drugim. No nie wiem, który jest lepszy, czy chiński, czy arabski. Oba mi się wydają średnie. No oba są takie, jakie są. Ja myślę, że będziemy mieli wiele przykładów marek, które coś będą robić dookoła. Nie wyobrażam sobie, żeby nie. I całą masę sponsorów oficjalnych, którzy po prostu będą sponsorować oficjalnie i będą przyklejone do mundialu. No bo na tym im zależy, bo tam są ich konsumenci i tam stamtąd będą setki milionów obejrzeń, dyskusji, kontekstów, miesiąc zawładnięcia masową świadomością. Tam będzie też polska reprezentacja w piłce nożnej, tam będą też inne reprezentacje, w związku z tym rozleje się to na cały świat. My oczywiście napompujemy sobie balonik oczekiwań, jak zwykle, po czym jak zwykle ten powietrze z balonika nam zejdzie i powiemy, no i ten Lewandowski w tym klubie to strzela, ale w Polsce znowu nie. No i patrz Grażyna, nie? Za moje pieniądze z tych chipsów. No tak, tylko wiesz co, no tutaj jeszcze leży ta kwestia właśnie tego, czy faktycznie marki będą aż tak straszliwie zabiegać o ten rejon świata, bo może on jest bogaty, ale też jednocześnie prowadzenie tam biznesu, kiedy jest się zagraniczną marką, wcale nie jest takie proste i może tych ludzi stać na wiele tych rzeczy, nawet pewnie niektórych, jakieś tam pewnie przeciętnego mieszkańca Riyadu może i nawet jest stać na ciut więcej rzeczy niż na przykład przeciętnego, nie wiem, no mieszkańca nawet niech i będzie Warszawy. Też nie jestem aż tak tego pewien. Byśmy musieli porównywać PKP i tak dalej i średnie zarobki, natomiast... Wiesz co, widziałeś pewnie tego mema sprzed chyba przedwczoraj, Kantor, wszystko po 5 zł. No tak, natomiast wiesz, o co mi chodzi, to o to, że ten rejon świata też nie jest jakoś strasznie ludny i tych konsumentów aż tak dużo nawet tam za bardzo nie ma. Tylko wiesz co, ja nie mówię o tamtym rynku jako o tym docelowym. Ja cały czas myślę sobie o rynkach światowych, które stamtąd będą po prostu mieć mistrzostwa u siebie przed ekranami, przy różnych device'ach. To tylko on. No to ale to mówię, to jest bardzo właśnie ciekawe, jak teraz marki będą się w tym rozwijać, jak się będzie też ewentualnie pod wpływem tych marek i pod wpływem tego napływania kapitału, jak i zainteresowania po prostu zachodniego, oczywiście, no Arabia Saudyjska i tak dalej, nie potrzebuje aż tylu zewnętrznych inwestycji, co na przykład Chiny jeszcze do niedawna potrzebowały, ale jednak ciągle gdzieś to zainteresowanie otwarciem się na te rynki też jest i właśnie zastanawia mnie to, czy te kraje pod wpływem tego napływu będą bardziej paradoksalnie się otwierać i może być faktycznie tak, że gdzieś troszkę to wszystko tam zelży, co na razie jest takie, bym powiedział, mocno no, ostre. Nie? Nie wydaje mi się, natomiast powiedziałeś słowo lżeć, czy tam zelżeć, co wydaje mi się bardzo dobrym pomostem do następnego tematu. Tak samo jak każde inne słowo byłoby idealnym pomostem do następnego tematu. Mi się akurat lżeć skojarzyło z szyć. Czemu akurat z szyć? A nie na przykład z Borys? Nie wiem. Borysy to są takie polskie te... Co to są? Szczyty czy góry? Nie, szczyty. No, szczyty. Góry szczyty to Tatry. No. Dlatego. Góry to Tatry, rysy to szczyty, a Giewont to taka góra z krzyżem. Być może, możliwe, aż tak to się nie znam na tym, ale możliwe, że tak jest. No ja się znam, bo nieraz jechałem z zaprzęgiem konnym, smagając te konie iść, na morskie oko razem z... Razem z woźnicą też przy okazji. Razem z woźnicą wujkiem Staszki. Powiem ci, ile wódki wtedy wypiliśmy, to można by długo razem gadać. Z tymi końmi, tak. No to... Razem z tymi końmi, tylko wiesz co najgorsze, że oni, później już jak wracaliśmy, to oni nam uciekły i musieliśmy na piechotę. No tak, ale to wezwaliśmy sobie, gopse wezwaliśmy i nas tam, wiesz, helikopterem spokojnie na kwaterkę, tam ten grill rozpalony był. W lodówce było Alpro. Polska, biało-czerwoni. Tak, w lodówce było Alpro i imprezka do rana. Nie? To jest drugi temat, który dziś tutaj sobie przygotowaliśmy do omówienia. No, oczywiście legendarna wpadka Borysa Szyca. Już legendarna, nie? Już legendarna. W internecie wszystko się staje legendarne po 5 minutach. Jeśli zostało viralem, to oczywiście za 2 tygodnie nie będzie o tym pamiętać, ale na razie jest jeszcze legendarna.
więc musimy korzystać, bo potem to już będzie nie legendarna, tylko boomerska. Nie? No. Ja myślę, że już teraz jest trochę tak, słuchacze myślą sobie, kurde, co, czy to jest podcast marketing przedpotopowy, czy przegadany? No to chcieliśmy sobie omówić te kwestie Borysa Szyca, może nawet nie tyle nad tym case study się jakoś tak strasznie rozwodzić, bo tu jest też dobre wyjście do tego, żeby troszeczkę w ogóle porozmawiać o influencer marketingu i celebrity endorsement i o tym, jak to się po prostu zmienia na przestrzeni lat, się zmieniało i zmienia. No bo jak dobrze pewnie wszyscy wiecie, Borys Szyc już w sumie od kilku lat jest, nie wiem dokładnie od ilu, czterech, coś takiego, ambasadorem marki Alpro, produkującej napoje roślinne. Współpraca ta między Alpro a Borysem Szycem się też najwyraźniej całkiem spoko układała, no bo trwała jednak te x czasu, tak jak mówię, kilka lat przynajmniej. Wiesz co, to w ogóle, ja muszę ci wciąć się w słowo, zdania w internecie są podzielone jak na każdy temat, nie? To powiesz A, ktoś powie B i to jest piękne w internecie, tak się pięknie nie zgadzamy w każdym możliwym temacie. Zdania są podzielone, natomiast ja mam swoje zdanie na temat tej kampanii. Moim zdaniem ona jest bardzo fajna, bardzo kontekstowa, wykorzystująca bardzo fajną twarz do tego. Teraz moi adwersarze mówią, dobra, ale on też reklamuje tego McDonald'sa. I bardzo dobrze, bo to jest kampania o tym, że można jeść i maka i być trochę bardziej roślinnym. Ten trend w ogóle zamienników roślinnych, to dobrze wiecie, dobrze my wiemy też, rośnie cały czas z 50 różnych względów. A pierwszy podstawowy, że ludzie chcą trochę mniej spożywać produktów odzwierzęcych. Producenci to widzą, nawet wiesz, największy producent nabiałowy w tym kraju, czyli marka Piątnica, on też wprowadza swoje napoje roślinne. Nie ma z tym najmniejszego problemu i co najlepsze, konsumenci nie mają z tym najlepszego problemu, mówiąc, o fajnie, że taka Piątnica robi te rzeczy roślinne, bo to nie jest tak, że ja jednego, że jestem tylko, wiesz, są oczywiście opcje tylko i wyłącznie wegetariańskie, wegańskie, ale taka duża, największa większości jest trochę tak i trochę tak. No nie zamyka się w ciemnym pokoju tylko i wyłącznie po to, żeby nacierać się roślinami, ale może tak jak rzeczony Borys Szyc pojechać się jednego dnia do Maka, a drugiego dnia owsianeczkę sobie zrobić na Alpro. Trzeciego dnia wrzucić post sponsorowany z wytycznymi od agencji. Dokładnie tak, ale moim zdaniem to jest piękne. W ogóle wiesz, ta cała sytuacja, która zakończyła się też pięknie. Ja wy wszyscy wiecie oczywiście, nasi drodzy radio słuchacze, o co chodziło. Wrzucony post skopiowany z instrukcją, trzy minuty, jakaś tam refleksja, edycja, wrzucenie nowego postu. Internet oczywiście nie zapomina i print screen w sieć. Natomiast jakby końcówka tego jest fajna. Ja przypuszczam, mam to przypuszczenie graniczące z pewnością, że to, co się wydarzyło na koniec, czyli ten post oryginalny niejako powrócił, no to że była czujna podpowiedź czujnej agencji, nie wiem, czy PR-owej stojącej za tym, czy reklamowej stojącej za tym, pozdrawiam Fidersów, żeby jednak oryginał przywrócić, bo on był niesamowicie, wiesz, taki obnażający, ale też przede wszystkim śmieszny, wiralowy. Był prawdziwy, no bo, i teraz przepraszam, będę się unosił, na Boga, czy wy myślicie, ludzie, że ci influencerzy to wrzucają te posty z tymi produktami z własnej nieprzymuszonej woli? Czy wy jesteście dalej w okolicach pierwszej klasy podstawówki? Nawet nie przedszkola? Że tak myślicie? No nie, no dziesięciolatek wie, że nie ma nic za darmo, że influencerzy zarabiają i że influencerzy dają posty sponsorowane, mniej lub bardziej naiwne. Pamiętacie te influencerki, które reklamowały Lenor kładąc się w kwiatach z nim? No na Boga, czy ktoś was myślał, że one tak na poważnie? No nie, no to jest część gry, którą mamy. To jest marketing, który istnieje od 50-100 lat. Sean Connery... Nie, to jest jeszcze... Przecież to pierwsze to było... 2000 lat. Sean Connery był twarzą whisky. Wiecie, no nie odkrywamy tutaj nowości. Nowością jest tylko ta, że to są coraz, powiedziałbym, mniejsze zasięgi, mniejsze celebryctwo i wchodzenie rzeczywiście do coraz większej niszy. Natomiast zasady są bardzo proste. Producent czy też marka płaci, medium, czytaj influencer, celebryta jakkolwiek, wykonuje w tej transakcji za pieniądze, za produkt, za sławę, za chwałę. A to, że jak w tym przypadku omsknie mu się Ctrl-C, Ctrl-V i zrobi to w ten sposób, moim zdaniem wspaniała rzecz. Kocham ten case, od razu go pokochałem, zakończenie moim zdaniem świetne, czego chcieć więcej, natomiast nie wiem, co chcesz ty powiedzieć, ale wiem, co ja chcę powiedzieć jeszcze tutaj, bo ja sobie wpisałem na Facebooku Borys Szyc i ogarnęły mnie ciary takiego, wiesz, cringe'u, powiedziałbym to pierwotnego, a już ci mówię czemu.
no bo patrzę sobie na to, co się pojawiło, wiesz, w feedzie, ohasztagowane tym wszystkim w jakikolwiek sposób, czyli na przykład gorący trójkąt pizza, który postanowił zrobić real-time marketing. Na tym real-time marketingu. Dużo takich było, Marek, no ale kontynuuj. Tak, oczywiście, to mi pierwsze się wyświetliło, ale dalej mamy, wiesz, oprócz tego mamy jeszcze jeden, dwa, jedno, coś tam, wszystko w tym samym schemacie, czyli myślimy sobie, ale jesteśmy fajni, jeżeli teraz powielimy to i mrugniemy do naszych tutaj odbiorców, wykorzystując ten fakt. No nie, to nie jest śmieszne. Śmieszne to byłoby już cała szyca, bo to było prawdziwe, bo rzeczywiście wpadka, która później została zamieniona w jakiś tam fajny dalej real-time marketing z tego prawdziwego zdarzenia, ale już te wszystkie takie popłuczyny po tym, jak patrzę sobie jakieś Geppetta bezmięsne, zakłady autobusowe, Filharmonię, no na Boga, no to nie jest śmieszne, no. I teraz wszyscy mówią, ej, to jest śmieszne, śmiałem się przez to. No to, no ale ja bym chciał rozłożyć to w ogóle na czynniki pierwsze, bo faktycznie ta wpadka się stała bardzo szybko wiralem i obiegła cały internet i nawet się też pojawiły różne artykuły w sieci i moim ulubionym tutaj jest ten, który się pojawił na Onecie i to już po samym tytule wiedziałem, że to będzie mój ulubiony. Artykuł jest zatytułowany w ten sposób: Wpadka Borysa Szyca. Internauci bezduszni dla aktora. Nie? I tak. Kocham to, chwałem ci. Tak. Wiesz, bo ty dobrze wiesz, że nie możesz normalnie zrobić tytułu już niczego, nie? Bo jak zrobisz normalny tytuł, to nikt nie kliknie, więc musisz, taki jest generator pewnie, wiesz, szok, skandal, no. Bezduszność. Ja mam z faktu akurat. Borys Szyc zwalnął gafę. Internauci nie mają dla niego litości. Tak, no wzięli, po prostu przyszli z widłami pod dom Borysa Szyca. Borys, wyłaź ty! Dawaj to Alpro, będziemy cię patrzeć. Wieźli go na taszkach, nie? No to było po prostu śmieszne strasznie, bo jednak... Ja myślę, że oni obłożyli go słomą. Tak, no. I podpalili i kazali biegać tym Alpro. Pewnie, nie? Tak. Kazali mu pić do końca życia, potem go gasili jeszcze tym Alpro, no tak było. I nacierali makiem, zrobili z niego kanapkę. Borys, jesteś tam, Borys? Jak jesteś, to mrugnij dwa razy, że żyjesz, nie? Nie, no ale ogólnie to internauci się jednak okazali trochę duszni, no bo faktycznie pojawiały się tam jakieś parę takich krytycznych komentarzy, ale jednak większość uważała to właśnie, tak jak mówisz, za takie poczciwe i zabawne po prostu. I nawet przecież sami internauci pisali pod postem Borysa Szyca, że oni wolą tę oryginalną wersję. Oddaj post oryginalnego. I sam też tam Borys nawet napisał, no bo możliwe, że mu agencja też podpowiedziała, żeby faktycznie też napisał, że to nawet jest na prośbę internautów, tak, wyedytował ten post z powrotem. To jest, ja też uważam, że to jest zabawne. Znaczy, no wiadomo, że jest tutaj też troszkę taki wątek, że dałeś chłopu prostą robotę do zrobienia, on nim spieprzył, ale no jakby już trudno, poszło w eter, jest to śmieszne. I tutaj właśnie chciałem też ci zadać jedno bardzo ważne pytanie, Wojtku. Czy znasz swojego imiennika, który nazywa się Wojtek Kardyś? Ja poznałem go z tego, wiesz, przy tej aferze, bo ta afera właśnie, bo to on chyba jako jeden z pierwszych w ogóle to gdzieś wypuścił do takiej zbiorowej świadomości, więc pozdrawiam cię, Wojtku. Czy wiesz, że po tym, co powiedziałeś, prawdopodobnie będziesz się musiał z nim na solówę, na przysłowiowego eklaty umówić, bo on ma zupełnie inne podejście do niego i też chciałem się tutaj nad tym trochę pochylić, do twojego. A to powiedz, bo ja jakoś strasznie nie wnikałem. Wiesz co, no. On zamieścił post faktycznie na swoich social mediach, gdzie tam wskazał ten case i napisał, tutaj cytuję: ups, agencja PR w mailu Borysowi zapomniała zaznaczyć dokładny tekst do skopiowania na Facebooku, i buźka z uśmieszkiem i lecącą tam potem po czole. A na poważnie, tak wygląda autentyczność większości postów sponsorowanych u celebów i rączki rozłożone emoji. No i tam Wojtek się, raczej bym powiedział, stara bronić tego takiej tezy, że to, co zrobił Borys, jest kiepskie, bo tutaj też sobie pozwolę zacytować jeden jego komentarz. Oj tak, teraz na pewno wszyscy wierzą Borysowi, że tak bardzo lubi Alpro. Zasada byle jak, byle mówili, to się może sprawdzać w polityce, ale nie w marketingu. I szczerze, ja się też z Wojtkiem Kardysiem nie zgadzam. Ale na Boga, no Damian, no czekaj, bo zacząłem mówić takie, ale na Boga, Damian, no. A, no dobra, ale czy naprawdę, jak macie w reklamach, nie wiem, pierwszej z brzegu sieci Play, to myślicie, że ten Kuba Wojewódzki po raz 10 w ciągu kilku lat przychodzi do salonu Play, żeby przejść do operatora i podpisać umowę? Tak jak mówię, ja się z Wojtkiem Kardysiem zupełnie nie zgadzam. Czy wy myślicie, że w reklamach telewizyjnych Borys Szyc występuje, bo został przyłapany, jak kupuje Alpro, albo jak nalewa sobie rano do kawy? No nie, to jest kontrakt reklamowy. To, że wrzuca sobie na Facebooka zdjęcie z jakimś produktem, to jest kontrakt
reklamowy. To, że obsunęła mu się ręka i zrobił za dużo Ctrl-C i Ctrl-V, co pokazuje? Nie pokazuje nic, pokazuje tylko tyle, że to jest normalny element współpracy marek z influencerami i ja myślę, że my nie doceniamy jednak ludzi, którzy sobie z tego zdają sprawę, że tak to wygląda, a ci, którzy sobie nie zdają z tego sprawę, no to na to chyba myślę, że zasługują. Nie, ja myślę, że oczywiście paru być może, nie wiem, odbiorców albo marketerów nagle pomyślało, ej, to on tak naprawdę, to jest tak, że on sobie tego nie zrobił samemu z własnej inicjatywy, tylko jakaś agencja. Nie, na Boga, tak nie jest. Znowuż wracam, to jest trochę to, co powiedzieliśmy. Oddaj Borys posta, bo był śmieszny i fajny i pokazuje, że wpadki się zdarzają i nie gadajcie do nas. Jak no tak, znaczy wiesz co, ja się całkowicie w tym aspekcie z tobą zgadzam, bo też uważam, że to jest troszkę naiwne i takie bardzo pobożne życzenie myśleć, że zwłaszcza w tym świecie celebrytów, bo jeszcze tam influencerów, dobra, mógłbym się tutaj spierać i troszeczkę tam różne przykłady przywoływać tego, jak można zrobić fajną, autentyczną reklamę, ale w przypadku celebrity endorsementu, to jakby wartością jest to, że ty to pokażesz ten produkt. To jest jakby nie tak, że... Bo nikt nie oczekuje tej autentyczności w tym aspekcie od Borysa Szyca. No kto to robi? W sensie... Ale oczywiście, że tak. Słuchaj, no my mieliśmy... No w tym tygodniu, w którym teraz jesteśmy, mieliśmy warsztaty z zrzeszonymi twórcami, nie wchodząc z kim to było i dla kogo to było. No i rozmawialiśmy na temat tej komunikacji i wiesz, no, na linii i to dosyć duże twarze takie, wiesz, no, z zasięgami w setkach tysięcy. No ich odbiorcy, te ich grupy docelowe, mówiąc marketingowo, oni tam zdają sobie sprawę i wiedzą, że czasy, kiedy taka radosna twórczość była możliwa, że coś tam zrobiliśmy i zrobiliśmy zasięgi i i udajemy, że na tym nie zarabiamy, to już dawno jest poza tym. Ich odbiorcy wiedzą, że jest to działalność, jeżeli ma być dobrze zrobiona, to jest to działalność, za którą powinni dostawać pieniądze. Skąd mają dostawać pieniądze? No od marek. W związku z tym, jeżeli współpracują, to współpracują. Czego oczekują? Że już współpracują, to niech to będzie A, oznaczone, że jest to współpraca, żeby nie było ściemy, B, jeżeli robisz już reklamę, to niech ona będzie fajną reklamą. Czymś, przy czym rzeczywiście, wiesz, na chwilę się uśmiechniesz, da ci to, a nie tylko wpychaniem do gardła, kup. I to jest, wiesz, ten mindset, który mi wybrzmiał z tego spotkania. Jak mówię, spotkaliśmy się z 10 twórcami, którzy jednogłośnie w ten sposób mówili, że ich odbiorcy zdają sobie z tego sprawę, wiedzą i jakby kibicują. No nie są to influencerzy, wiesz, no tak jak Radio 357 na tym Patronite, gdzie każdy się składa ze słuchaczy i daje tam raz na miesiąc po to, żeby słuchać swoich ulubionych dziennikarzy, no tutaj jest trochę inaczej, no z samych wyświetleń, z tam, nie wiem, ze współpracy z YouTube'em, człowiek nie, taki twórca nie wyżyje. Czemu mógłby wyżyć, ale na niższym poziomie, nie, po prostu. No na takim poziomie, do którego by aspirowała jedynie jego ciotka z tego, z Żabki. No, powiedzmy. Czy skądkolwiek. Przepraszam za Żabkę, za takie porównanie, ale jej się należy. Bo ty nie chciałeś chyba tego tematu podjąć, a ja muszę go podjąć w tym momencie. Na Boga, Żabko. Sąd właśnie dzisiaj, wyszły komunikaty mediowe, podtrzymał 115 milionów złotych kary dla Biedronki za wprowadzanie konsumentów w błąd oznaczeniami cen. No to wiesz, to ja mówiłem o tym już dawno. No to wam się, rozmawialiśmy o tym, no to wam, droga Żabko, należy się piekło, razy te 115 milionów za to, co się dzieje u was teraz w sklepie. Nie wiem, czy ty bywasz w Żabce. Wiesz co, no, ja bywam. Nawet rozmawialiśmy. Ja bywam, bo ja muszę te Żabsy muszę kolekcjonować, wiesz? I teraz, i tam jak wchodzisz teraz do Żabki, to ty nie wiesz, co kupujesz, bo za ile za to płacisz, chyba, że jesteś uzdolniony matematycznie już wybitnie. Podchodzisz do tej półki i myślisz sobie, dobra, ile to kosztuje? To kosztuje 3,70, ale pod warunkiem, że kupisz. Ile kupisz? 3 czy 4? 2, 1, dobra, ale wtedy kosztuje 3,50, dobra, ale czy to jest na pewno to? Tak, to jest to, czekaj, czy jest promocja? Dobra, to jest w promocji, to nie jest, czekaj, coś tu jest nie w promocji. Ty, patrz, to nie w promocji kosztuje dalej niż to w promocji. To jestem ja w sklepie i na koniec podchodzisz do kasy, wydaje ci się, że wszystko przemyślałeś, masz to na kartce, nie? A ja mam maturę z matematyki, żeby nie było. Dosyć dawno pisaną, ale jednak. Studia skończyłem, też tam miałem matematykę. Dawno, ale jednak, nie? W Excelu pracuję, wiem, co to jest, te formuły przestawne. Wiesz, widzisz, jaki teraz dookoła siebie roztaczam aurę inteligencką, profesorze Walczak, i podchodzę do kasy i się nie zgadzam. No ja wiem, bo to wszyscy wiemy. A kupiłem 5 rzeczy. No i wiesz, byłem przekonany, że to się musi zgodzić, no bo to nawet równe rachunki były. No i
No i teraz robię coś, czego zazwyczaj nie robię, bo staram się wyjść, zapłacić wcześniej i mieć spokój. No i pytam się pani, przepraszam, droga pani, bo mi się nie zgadza. Dlaczego to się nie zgadza? Dlaczego się nie zgadza? Na półce jest co innego, przy kasie jest co innego, to jest co innego. No i robimy dochodzenie. Patrzą się na mnie ludzie oczywiście jak na debila w tej kolejce. Znowu Walczak przyszedł i będzie. Chociaż nie, to akurat tak nie myśleli, bo to była nie moja żabka. W mojej żabce bym tego nie zrobił moim sąsiadom. Ja chcę, żeby oni mieli spokojne, dobre i szybkie. Nie, żeby mogli płacić więcej niż wykazują to cenniki. Dokładnie, dokładnie, bo dzięki temu będzie w mojej żabce fajnie. No i dobra, wiesz, idziemy do półki, wracamy do kasy, pani coś tam, wiesz, pot na czoło, doktoryzuje się już w myślach z tego, co tu dzieje, no i mówi mi na koniec: no wie pani, bo oni tak szybko te ceny zdążają, że my już nie zdążamy. No, to wiesz, no ja doskonale wiem, że to takie, działa. To takie proste. Natomiast już zupełnie, jeżeli ktoś z żabki nas słucha, to słuchajcie, no to naprawdę zmierza w niedobrym kierunku. To jest taka równie, naprawdę ludzie kiedyś wyjdą przed żabki i zaczną manifestować swoje niezadowolenie, mając widły zaczną pędzić tych sprzedawców, mówiąc, że już dość. To znaczy, wiemy, z czego wynikają wasze wielosztuki, zajebisty koncept, natomiast te wielosztuki ewoluowały do jakiegoś potwora, do hydry, która pochłania już teraz i budzi, wiesz, i budzi totalny niepokój. Ja jestem przerażony tym, co się w żabie dzieje, bo nie wiem, ile płacę, a nie wiem, czy wiecie, jest inflacja, stopy, inflacja 17,2. Jak ktoś wyliczył, brakuje nam tylko trójeczki, będzie 2,1,3,7, więc to być może już niedługo. Inflacja, stopy, wojna, to wy jeszcze do tego się dokładacie. A teraz oddam ci głos, bo pamiętam, że jakieś 20 minut temu, jak próbowaliśmy przerwać, to coś się... No tak, tylko że już teraz zdążyłem... Jak ja się nazywam? Zdążyłem zapowiedzieć, co? Znaczy nie, mi tutaj jeszcze bym rozkładał dalej. Drodzy słuchacze, marketing przegadany, Damian nie miał, Wojtek Walczek, dokładnie, jak dokładnie, znaczy tutaj bym jeszcze chciał wrócić trochę do rozłożenia tego Borysa Szyca na czynniki pierwsze. A, bo Jezus Maria, my o Borysie rozmawialiśmy. No dokładnie, i tutaj jeszcze bym chciał taką bardzo ciekawą rzecz moim zdaniem przytoczyć, bo faktycznie kiedyś troszkę inaczej do tego podchodzono i ja pamiętam taki, no to tam był ten case na przykład z tym Lenorem, czy tam innymi jakimiś płynami do płukania, które tam sobie gdzieś tam daleko sobie leżał w koszyczku grzecznie po prostu po porannym czytaniu książki. To już jakby, to wiadomo, że to jest mem, ale też takie wpadki gdzieś tam influencerom i celebrytom się zdarzały znacznie już wcześniej też przed Borysem. Miałem tutaj na myśli takie skopiowanie bezpośrednio no tego opisu, po prostu opisu na social media takim 1:1. I kiedyś coś takiego podobnego popełniła taka instagramerka, która ma ksywkę Dane. To jest Marita Surma Majewska, już teraz chyba, bo no, nieważne. Jedna z takich popularniejszych fit influencerek w Polsce. I kupiła sobie drugie nazwisko? Nie, wyszła za mąż. A okej, okay, bo ja nie śledzę jakby tych zależności. Myślałem, że to teraz wiesz, sobie na przykład na bardziej bogato to i więcej zasięgów, to drugie nazwisko. Nie, po prostu wyszło za mąż. Dobrujesz zasięgi. Tak, dokładnie. Jak masz dwa nazwiska, to pewnie tak. No i ona kiedyś podobny błąd popełniła. No możesz mieć dwa różne konta reklamowe. Idealnie, nie? Ale ona ma pewnie jedno konto reklamowe ze swoim mężem, na mniejszą. Nie będziemy teraz tutaj rozkładać na czynniki pierwsze związku. Nie, bo oprócz Wojtka Kardysia to za chwilę... No właśnie, więc nie chcemy tego. Bardzo. Jak nas, Danielu, tak, słuchasz, tak, to my cię wszyscy bardzo lubimy i szanujemy. I wszyscy jesteśmy twoimi fanami, oczywiście, prywatnie. Natomiast tutaj wracając do tego, Dane kiedyś faktycznie taki błąd podobny popełniła i za nią spadła wtedy potężna fala krytyki, faktycznie wytykano jej jako błąd i się śmiano z niej, a nie z nią. A mam wrażenie, że teraz jest trochę inaczej i z Borysa, no może trochę ludzie cisną też z Borysa, ale też jednocześnie cisną bekę razem z nim, tak naprawdę. I to jest bardzo ciekawe, że na przestrzeni tych kilku lat, ja nie pamiętam dokładnie, ile czasu to minęło, tak zakładam, że za 4 z 5, to się dosyć mocno zmieniło rzeczywiście i teraz widzę, że trochę łagodniej się takie wpadki po prostu traktuje, ale też to wynika, mam wrażenie, troszeczkę z przetasowania pokoleniowego, bo jak sobie zobaczymy na taki raport przygotowany między innymi przez InStreamly, polski startup, związany z badaniami polskiego rynku live streamingu, i to są dwa raporty, jeden jest z 2019 roku, a drugi jest z 2020, polecam, żeby się przyjrzeć obu. Pozdrawiam twórców. Dokładnie. Trzymam kciuki. Dokładnie. I polecam, żeby się obu przyjrzeć, bo tam też możemy się dowiedzieć, jak na przykład odbiorcy streamerów patrzą po prostu na zarobki i na współpracę ich właśnie, no po prostu streamerów z markami.
I to jest bardzo ciekawe, bo tam większość w zasadzie ankietowanych w tych raportach, tutaj dokładnych liczb nie mam przygotowanych, bo to na spontanie mówię akurat, bo sobie to nie powiązałem wtedy, raczej patrzyła pozytywnie na reklamy po prostu u streamerów i jakieś tam współpracę, bo cieszyli się po prostu z tego, że ich ulubiony twórca może sobie na tym zarabiać. I jasne, że... Damian, no ale ja to powiedziałem. Tak, ale ja tutaj... No dobrze, ale to powiedziałeś... Bo jak ty to powiesz, to będzie też twoje. No, nie, no to, że ty to powiedziałeś, to spoko, ale ja mam na to badania. Taka jest różnica. No tak, bo... No więc faktycznie to, co Wojtek mówił wcześniej, to nie są jakby jakieś wymysły, tylko faktycznie tak jest po prostu. I tu możemy to nie są wymysły tych ludzi, z którymi gadałem, tylko dokładnie. Rzeczywiście to są badania. No, tak, no. To są dokładnie badania. Czyli tak, faktycznie to tak działa i faktycznie młodsi odbiorcy trochę jakby pozytywni na to wszystko patrzą. Możemy po prostu też te badania streamerów rozciągnąć nawet na całych influencerów i pewnie by wyszło podobnie. I to jest właśnie... A wiesz co, aż przypomniała mi się, muszę to powiedzieć teraz, bo wy pewnie wiecie, albo nie wiecie, albo ktoś nie wie, ja robiłem kiedyś taką kampanię Łap jaja. Dlaczego ją robiłem? Bo kiedyś miałem raka jąder i namawiałem do tego, żeby się badać, łapać za jaja i tak mi się skojarzyło, tak, ja czułem, że mam raka, bo coś było nie tak, a dopiero jak zrobiłem badania, to go miałem. Dzięki, Damian, to tak działa. No dokładnie, więc też polecam i zachęcam do tego, żeby się regularnie badać. Tak, to już polecę akurat tym tekstem, który mam w pamięci, między 18 a tak mniej więcej 35 rokiem życia wszyscy z was jesteście w grupie ryzyka raka jąder, a rak jąder wcześniej wykryty, wymacany, to może być jakiś, wiesz, tam guzek, jakaś nierówność, coś na jądrach bolącego, takiego, nie wszystko oczywiście, to nie znaczy, że jak coś na cokolwiek, to zaraz mamy raka, nie? Ale warto się tym orientować. Jeżeli coś wymacamy, to szybciutko zobaczyć, czy to się zmniejsza, jak się nie zmniejsza, to jest już sygnał alarmowy, do urologa i sprawdzić, czy nie mamy, bo to szybko wymacane jest w 100% wyleczalne, a niewymacane może być śmiertelną chorobą, rakiem jąder. Łap jaja, hashtag. To prawda. No tak, no i tutaj bym jeszcze tak na sam koniec może zakończył tą żabką, jeśli chodzi o ten case, bo tutaj mówiłeś, że dużo było takiej wody po burokach, się po prostu pojawiło gdzieś tam takich popłuczyn, czyli po prostu ludzie wykorzystali to, że coś się stało wiralem, więc też sobie troszeczkę kawałek tego tortu odkrójmy. No i żabka też postanowiła dołączyć do tego grona, ale moim zdaniem tutaj akurat żabka to zrobiła fajnie, bo oni jakby nie stworzyli takiej bezpośredniej właśnie też kopii wklei, że tam coś tam sobie wrzucili, jakiś post i tam było napisane wytyczne czy coś takiego, tylko po prostu wrzucili grafikę z Alpro, ale zamiast tam po prostu wstawić jakieś call to action na tej grafice, to napisali zwykły lorem ipsum. I to już można, wiesz, podciągnąć pod po prostu inspirację, stworzenie czegoś własnego, bazującego po prostu na tym, co się wydarzyło. I to moim zdaniem jest znacznie lepszy taki real-time marketing, aniżeli takie po prostu skopiowanie jeden do jeden wpadki czyjejś. Oczywiście, że tak, no bo ja po tym poście poszedłem do żabki. Kupiłeś Alpro, jak rozumiem. No nie kupiłem Alpro. Ale spotkałeś Borysa Szyca i kupował. Nie, no nie kupiłem ani Alpro, ani Borysa Szyca, tylko z tymi cenami zacząłem walczyć, bo chciałem kupić zupełnie co innego, więc tak, no marketing dobry, ale już z poziomu takiego, wiesz, awareness do consideration, jak idzie, i do purchase, no rozwalający mnie tym, co się dzieje na półce w kontekście cen. No to... Zróbcie coś z tym, bo będziecie się smażyć w cenowym. Ja się zgadzam, o tym też kiedyś tam nawet rozmawialiśmy właśnie, że właśnie przy okazji tego, jak się pojawił ten case dotyczący tego, że OKiK zaczął po prostu wydawać decyzje związane z Biedronką, no to też tam wspominałem właśnie, że ciekawi mnie kiedyś też przyjrzy temu, jak to wygląda w żabkach. A Biedronka i żabka to chyba ten sam gatunek? To są, Biedronka to jest płaz? Nie, to nie jest. To nie jest też gat. To jest owad, tak, że to trochę nie to. Dobra, ale to jest w zbiorze jeden. Jak rozumiem, człowiek. Na tej maturze miałeś matematykę, ale biologii to już niestety chyba nie. To może i lepiej w sumie. I tu akurat się nie mylisz, z biologią przygodę skończyłem ku obopólnych korzyściom w trzeciej klasie liceum. Ale jakby to podstawy biologii opanowałem. No to może jak już mówimy... Przeżyłem do tej pory. To może jak już mówimy o biologii, to warto też porozmawiać o tym, co dla jednych jest spotkaniem z najwyższych, a dla innych jest po prostu zwykłą biologią. Czyli mam tutaj na myśli, no, nie tak daleki wschód. Europejski jeszcze wschód w sumie. Ja myślałem, że jeżeli mówimy o gadach i płazach, to bardziej chcemy o tym porozmawiać.
bardziej mi się skojarzyło. O czym chcesz porozmawiać, jeśli chodzi o wschód? No w zasadzie o tym też case takim influencerskim, bo to się bardzo łączy. Czyli tutaj i tutaj mamy akcję zaplanowaną i zleconą z góry, natomiast w przypadku Borysa to była pocieszna wpadka i zaplanowana. Zlecone przez prywatną markę, która no, jest normalną, zwykłą marką. A w przypadku dalekiego, bliskiego, europejskiego wschodu mamy też sytuację z zaplanowaną gdzieś tam komunikacją i to w zasadzie już nie przez markę, a przez państwo, które no ma tak na sumieniu, bym powiedział, całkiem niemało. Mowa to jest oczywiście o rosyjskich influencerkach i ich akcji też w rosyjskich social mediach, czyli podejrzewam, że w Kontakcie i tego typu innych portalach, no bo przecież Instagram i wszystkie te inne rzeczy od Mety już tam tak średnio działają, czyli legendarne Don't Panic 1%. Moim zdaniem, jeżeli jest jakieś takie ruskie EFI, to nawet może mieć tam w takiej kategorii jakieś React and Defend albo Call to Action. Sustainability, to całkiem mocną pozycję. Wiesz, no jest akcja, jest reakcja na to, że takie coś ruski rząd robi, to wcale mnie nie dziwi, no bo próbuje w jakikolwiek sposób... Nie, chciałem użyć słowa ocieplić swój wizerunek, ale sam się gryzę w język, chcąc to mówić. Taka no bezwstydna, totalna propaganda od idiotów do idiotów, która może być wręcz pozorom skuteczna, no skoro dało się im wmówić, że jak to było wkusno i toczka, to jest nowy McDonald's, no to pewnie da się im wmówić, że jak 300 tysięcy osób idzie na rzeź Z czego ktoś tam oficjalnie zapomniał 1-0 dopisać też. Dokładnie. No to jest w sumie nic się nie dzieje, jest fajnie. No te kolejki, znaczy wiesz, oczywiście my też jesteśmy programowani przez propagandę inną, nie? Natomiast te obrazki te ze szturmem nagle na granicy, z wykupywaniem biletów, nagłym skonfrontowaniem się społeczeństwa, że... Nawet taki case real-time marketingowy, znaczy to w zasadzie real-time marketingowy i real-time biznesowy, bo przecież jak pojawiły się te wszystkie właśnie próby gdzieś tam szybkiego wydostania się poza granicę Rosji, do Kazachstanu, Gruzji, Finlandii, Mongolii nawet i wszędzie po prostu gdzie się dało obsikać, czy do Korei Północnej też się takie kolejki ustawiały, pewnie tak, no to przecież Rosjanie bardzo szybko zareagowali, postawili im tam budki po prostu, nie? Zorganizowali po prostu do mobilizacji, także no. Ja myślę, że to jest, wiesz, to też jest tak, znaczy generalnie to jest, myślę, że dla rosyjskich influencerek dosyć trudny okres w życiu, więc one wezmą każdą robotę, która jest płatna, bo gdyby Ruscy nie postanowili najechać Ukrainy, no to najprawdopodobniej one by już się te influencerki teraz szykowały, no wiesz, do wyjazdu, do tam wylotu do Kataru. No tak. Znaczy do Kataru nadal mogą polecieć, tylko że teraz już znacznie drożej, bo z tego co wiem, to tam arabskie kraje nie zamknęły, ty wiesz. No nie zamknęły i też, ale no tak, ale to nie jest, wiesz, nie w takim nimbie, nie? Jednak to... Dobrze, bo myślę, że przekroczymy za chwilę, przynajmniej ja jestem na bardzo dobrej drodze, żeby przekroczyć jednak granicę dobrego smaku. Myślę, że słuchacze domyślają się, co chcę przemycić, a nie chciałbym, żeby nasze konto zostało zamknięte przez Instagram, tak jak zostało zamknięte konto Pornhuba zamknięte na Instagramie. Nie wiem czemu, patrząc na Instagram, akurat Pornhub, nie mam pojęcia, dlaczego ich konto. Bo konkurencja dla tego kontentu organicznego, być może tak. Mieliśmy o tym gadać, ale ja nie zobaczę, wiem o czym gadać, bo nie wiem, o czym miałbym tutaj więcej powiedzieć. W związku z tym, wracając na każdą robotę, tym bardziej od rządu, ja nawet nie wiem, czy to jest tak, wiesz, bo to chyba nie jest tak, że jest rozsyłany briefing, czy ktoś, któraś z was chce uczestniczyć w tej kampanii promującej 1%, tylko po prostu dostajesz to i robisz, nie? No bo jak nie robisz, no to na własnej skórze będziesz mogła nadawać z tego, z pierwszej linii frontu. Być może, natomiast wiesz co, no mnie bardzo ciekawi ten case, bo jest, szczerze, jest tak fatalny komunikacyjnie, ale z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo to jest trochę taki, mam wrażenie, jest zderzenie cywilizacyjne, bo wiesz, to jak one, bo to jest jakby jeden model, nie? W sensie dosłownie w tej kampanii chodzi o to, że te rosyjskie influencerki biorą sobie jakiś produkt, te, nie wiem, tam talarki krakowskie, cokolwiek, z całym szacunkiem do talarków krakowskich, frytki, żelki i tak dalej, po prostu wyciągają z tego opakowania jeden egzemplarz i w sztuce jeden, na przykład frytkę, i pokazują, że ej, to jest tylko 1%, w sensie, że ta mobilizacja tych 300 tysięcy mężczyzn
To jest przecież nic takiego wielkiego. Nie? Najwyżej umrą, no ale to przecież tylko 1%. No to czy mamy się przejmować? O, ale to chyba jest, wiesz, w kulturze tamtego świata, że w sumie to zawsze tak było. Nie? No, to, wiesz, porównywanie prostuckiego życia do frytki to jest dla mnie niesamowite. Nie? Ale, no... ale myślę, że wiesz co, że to tak tam waży, no bo ta historia jakby wojen ruskich, no to właśnie była o tym, nie, że ty jesteśmy w stanie wrzucić tyle mięsa armatniego, że nim przeciwników przykryjemy i to życie no, nie za bardzo nas w jakikolwiek sposób interesuje, ważne, żeby dotrzeć do celu, czyli wiesz, zupełnie inna. To co było też w II wojnie światowej symptomatyczne w przypadku potyczek na Pacyfiku na przykład, to akurat nie z ruskimi Amerykanie tam wojowali, a z Japończykami, kiedy były właśnie zderzenie dwóch cywilizacji. Jedna cywilizacja stawiająca na wyszkolonych pilotów, którzy są w stanie odbywać ileś lotów i dzięki temu się szkolić i być coraz lepszymi i efektywniejszymi, a kamikadze, nie? Gdzie w pewnym momencie szkolono, tak jak trochę teraz, nie? Brano kolesia na przeszkolenie, po tygodniu miałeś latać, no to dostawałeś cel, jedź tam, bylebyś się dobrze rozbił, nie? I w ten sposób, jak wykonywałeś swoją misję, to to jest podobnie. Znaczy, to zderzenie cywilizacyjne, które być może nas szokuje, natomiast to pokazuje, jak my, wiesz, jak my przestaliśmy być strasznie czujni do tego, co tam się działo, nie? Pod płaszczykiem jakiegoś ocieplania demokracji, zbliżania do Europy. Tak naprawdę ten kraj generalnie no jest, myślę, że w świadomości zatrzymał się na z końcem lat 80. Do XIX wieku. Tak, nie? I to, co się wydarzyło w międzyczasie, trochę jest przypadkiem. W jakiejś dyskusji jeden z historyków, nie przypomnę sobie teraz niestety imienia i nazwiska, no, porównywał sytuację trochę do pierwszej wojny światowej, czyli do nastrojów przed pierwszą wojną światową, gdzie też i drugą, nie? No, druga wojna światowa, no to kopia, no bo też jeden kraj, który poszkodowany po poprzednim konflikcie, no jakby narastało tam wewnątrz dosyć mocne zbuntowanie do wszystkiego, co na zewnątrz. No i taka narracja, zobacz, no w tej wojnie, no bo to jest wojna, to już teraz tak naprawdę rosyjsko-światowa, jeszcze nie eskalująca do realnych działań, ale ideologicznie o tym jest. No ta narracja Kremla jest od początku bardzo spójna. To nie my wywołaliśmy wojnę, tylko to Zachód wywołał wojnę. To jest rosyjska narracja od czasu cara Iwana Groźnego. To jest 400 lat takiej narracji, praktycznie ponad nawet. Tak. Ja nie wiem, co... Dryfujemy w bardzo niebezpieczne okolice dla mnie powiedzenia, co ja naprawdę myślę. A to jest jednak podcast Marketing Przegadany. Co, no to chyba wszystko w takim razie. Ja myślę, że to wszystko. Ja trochę chciałem, nie wiem, czy ty się zgodzisz, ale chyba się zgodzisz, bo będę cię namawiał. Następnym razem, jak się spotkamy, ja chciałbym bardzo pogadać o EFI, bo będę już znany nominację. Nie będę mówić w szczegółach o tym, co tam w trawie piszczy, ale myślę, że nominacje pokażą nam wiele fajnych case'ów marketingowych. Zobaczymy, kto, co i jak jest typowany do zwycięstwa. Ja miałem okazję dzięki Sarowi być w gronie jury tegoż konkursu, w jakże wspaniałej grupie Social Media Driven i Branded Content, czyli takich fajnych kampanii, powiedziałbym nowoczesnych, i tam się dużo działo, więc na pewno ten temat oczekujcie, a później i tak pewnie jeszcze po 8 listopada wrócimy, bo już będziemy z najnagrodzonych, czyli tych, którzy najefektywniej marketingowo zadziałali w ubiegłym sezonie, powiedziałbym tak, bo ten sezon jest liczony pomiędzy jedną galą a drugą galą. No tak, jak bardzo chętnie też o EFI porozmawiam, żeby zaprezentować troszeczkę takiego marketingu, który jest dla odmiany dobry. Dla odmiany dobry i myślę, że tam takich przykładów będzie. No chyba, że obudzimy się przed tym w zupełnie innej rzeczywistości, wtedy o tym nie pogadamy. Cóż, no to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Wojtek Walczak z agencji Play, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl i do obserwowania naszego podcastu Marketing Przegadany. I do żabki po Alpro. To trzymajcie się i cześć. Cześć. Marketing Przegadany. Sprawdź nasze pozostałe odcinki na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.